To jest wzruszający moment. Po kilkunastu miesiącach wracamy do uczelni na stacjonarne zajęcia, w części także na stacjonarne wykłady. I muszę powiedzieć, że miałem taki bardzo szczególny moment wczoraj, kiedy na ulicy Olszewskiego spotkałem kilkunastu studentów, z którymi miałem zajęcia na roku pierwszym. W ubiegłym roku w ogóle nie spotkaliśmy się i ta radość, jaka była u nich, to jest coś, co zapamiętam po tych miesiącach. Mam nadzieję, że od dzisiejszego dnia uniwersytet będzie tętnił życiem, zarówno w salach wykładowych, ćwiczeniowych, jak i na korytarzach, ale także Kraków myślę, że będzie inny w momencie, kiedy te ponad 100 tysięcy studentów pojawi się w krakowskich uczelniach. Rzeczywiście, jako psychoterapeuta mogę śledzić to, co się dzieje w Polsce, na świecie i z tej obserwacji wynika kilka takich, wydawałoby się prostych, a jednak wymagających od każdego z nas planów, pomysłów, projektów. Pierwsza sprawa to nie poddawać się pandemii nienawiści. Grozi nam to, dlatego że tak pracują media, tak pracują politycy. Druga sprawa to jest pandemia postprawdy. Tak pracują dziennikarze, tak pracuje to, co się dzieje w internecie, tak pracują nienawistnicy, którzy chętnie rozgłaszają różne bzdury pod pretekstem, że to jest jakoby prawda. No i z tym związana trzecia pandemia, która nam grozi, to jest pandemia głupoty. Świat jest bardzo skomplikowany, złożony, niejednoznaczny i w związku z tym jest trudno docierać do prawdziwej prawdy. Ale wierzę, że to jest ważne zadanie dla każdego z nas, jeżeli nie chcemy dać się ogłupić. A więc jest kilka trudnych zadań przed nami, żeby się nie poddać tym epidemii.